Inicjatywa społeczna Korona Jaworzno, której działania śledzimy od początku ogłoszenia pandemii, prowadzi nową akcję na terenie miasta Jaworzna. Jednym z projektów inicjatywy jest grupa Spets Food Care. Grupa, która opiekuje się osobami starszymi i tak naprawdę nie tylko osobami starszymi, ponieważ sytuacja związana z COVID to jest jakby jeden aspekt, natomiast przy okazji tej sytuacji, która dotknęła nas wszystkich, wyszły i ukazały się na światło dzienne problemy gospodarcze i problemy społeczne. Wolontariusze tworzący tą grupę niosą pomoc doraźną i długofalową. Jak się okazuje, prócz robienia zakupów, organizowania transportów medycznych czy wizyt u specjalistów, rolą wolontariuszy jest również pomoc socjalna, która w obecnym czasie gospodarczym stała się niezwykle istotna. Są to zazwyczaj osoby starsze, schorowane, pozostawione przez rodzinę bez opieki i też często z jakimiś niskimi rentami czy zasiłkami. To jest taka pomoc nie tylko pod względem takim finansowym czy takim doraźnym, natomiast również taką pomocą medyczną. To właśnie te działania na szeroką skalę w znacznym stopniu wspierają pracę personelu medycznego, wpisując się jednocześnie w kanon potrzeb społecznych. Tych osób jest wiele z różnych powodów tak naprawdę. Nie nam to oceniać, dlaczego tak jest. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, żeby tym osobom pomóc i szukać takich rozwiązań, które ułatwią im życie w przyszłości. Warto zaznaczyć, że dzięki procedurom bezpieczeństwa opracowanym przez założyciela inicjatywy Piotra Fiją, pomimo zagrożenia żadna z osób biorąca udział w wolontariacie nie ucierpiała zdrowotnie. Czasem się do kogoś pojedzie i wizyta trwa nie 5 minut, a 15 czy 20 i wtedy musimy dostosować się do swoich protokołów wewnętrznych, czyli rękawice, identyfikatory, gogle, cały strój, cały kombinezon. W imię zasady działaj lokalnie, myśl globalnie, aktywność Korony Jaworzno już wykracza poza granice naszego miasta i województwa, o czym będziemy z pewnością informować. Można wesprzeć działania wolontariuszy, klikając w link do zrzutki opublikowany na stronie jaw.pl.